Jak to jest z tym piciem wody w ciąży? No nie wygląda to najlepiej z punktu widzenia kobiet, które ogólnie wcześniej mało bardzo piły przed ciążą. Często płaczą, że nie mogą. Te 3 litry, to jest nie do przejścia, i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że mimo wszystko około 2-3 litrów wody w ciąży powinno się wypijać. Nie jest to może łatwe. Na pewno łatwiej jest, jeżeli jest ciepło, jest lato, pocimy się i samoistnie sięgamy po wodę. Problem następuje zimą, kiedy po prostu jest zimno, człowiekowi nie chce się pić, no wtedy na ratunek może przyjść ciepła woda, woda z cytryną, woda z imbirem, jakieś herbatki owocowe. Natomiast rzeczywiście woda jest dla nas zbawienna. Pamiętajmy o tym, że nasze dziecko rozwija się jednak trochę w warunkach wodnych. Zatem płyn owodniowy, w którym ono się kąpie, poza tym zwiększa się ilość naszych płynów ustrojowych. To wszystko wymaga od nas zwiększania ilości wody w diecie. Natomiast... Jak sobie dostarczyć tej wody? Oczywiście sama woda sama w sobie to najlepszy wybór. Możemy dodawać do niej cytryny, możemy dodawać do niej pomarańczy, możemy dorzucać parę liści mięty, możemy pić herbatki. Natomiast też liczą się takie rzeczy jak na przykład fermentowane napoje mleczne, czyli kefiry, maślanki, liczą się zupy. Jest, nie jest tak najgorzej. Da radę wypić te 2,5 litra wody na pewno. Co poza tym, jeżeli się odwodnicie, jest to bardzo niebezpieczne zarówno dla Was jak i dla dziecka. Może to powodować zmniejszanie ilości płynu wodniowego. Także pamiętajcie, musicie się zachowywać jak modelki. Wiem, że jesteście w ciąży, ale jak modelka. Butelka w dłoń, po małym łyczku, co jakiś czas, to nie jest tak, że masz usiąść z butelką półtora litrową i wypić ją naraz. Masz na to przecież pół dnia. Więc butelka w dłoń, małymi łyczkami sobie pijemy, spokojnie, możesz pójść na herbatę ze znajomymi. Kawę może lepiej nie, bo kawa działa odwadniająco. Poza tym kofeina nie jest wskazana jednak w ciąży. Co poza tym? poza tym, jeżeli nie będziesz na to uważać, jeżeli zmniejszysz ilość przyjmowanych płynów, to możesz być narażona na gorsze samopoczucie i będzie to tylko spowodowane małym odwodnieniem. Czyli takie rzeczy jak zawroty głowy, spadek koncentracji, brak produktywności, zaparcia nawet, mdłości większe. To są wszystko konsekwencje lekkiego odwodnienia, bóle głowy. One jednak w zaawansowanej ciąży często doskwierają. Wysoka temperatura, połączona jeszcze z obrzękami, nie masz siły, nie możesz się ruszać. Niestety, woda jest tym, co cię uratuje.